Dziwnie zobaczyć swój obraz po wielu latach, wiszący w niespodziewanym dosyć miejscu, ale w sumie w dobrej przestrzeni, bo lubię swoje obrazy wiszące nie w przestrzeni zbyt szerokiej, ale takiej raczej kameralne, bo w sumie są to, mimo że dużego formatu, ale obrazy dosyć kameralne i w nastroju, i w całej swojej atmosferze. W 90-tych latach byłem na wakacjach w Krynicy i to jest jakiś przypadkowy zupełnie kadr utrwalony przeze mnie na kliszy fotograficznej. No i później malując ten obraz, inspirując się tą fotografią, pojawiła się tam dziewczynka, którą zresztą wielokrotnie malowałem, trzymająca lalkę i taka zagłębiona w tej takiej puszystej bardzo zieleni. Obraz robi wrażenie bardzo impresjonistyczne. Ja właściwie, jak patrzę na swoje obrazy, to rzadko maluję aż tak bardzo rozmalowane, impresjonistyczne obrazy. Zawsze jest tak, że w gruncie rzeczy pewne obrazy mam w sobie i to zetknięcie ze sferą świata, ze sferą zewnętrzną jest zawsze tylko takim pretekstem do wydobycia jakiegoś klimatu z samego siebie, no po prostu jakichś takich ulubionych atmosfer, ulubionych nastrojów, które no, uważam za bardzo takie autorskie, za bardzo takie osobiste w sumie. Można w jakimś sensie moje obrazy nazywać rodzajem jakiegoś takiego dziennika życiowego. Naprawdę jest coś w tym dziwnego, szczególnie jak się wraca do jakichś starszych obrazów, patrzy się na nie, to nawet wracają jakieś takie refleksje, co było w tamtym czasie, co widziałem, co zrobiłem. Mając już kilka lat, wiedziałem, że będę malował, że poświęcę się tej dziedzinie i nigdy z tej drogi nie zboczyłem. Jako dziecko, jako chłopiec, malując i rysując, moimi impulsami była często właściwie nie tyle otaczająca mnie rzeczywistość, ile świat wewnętrzny w tym sensie, że to były jakieś przetrawione lektury często, refleksje jakieś młodzieńcze. No i oczywiście ogromną rolę w moim życiu odegrał mój ojciec, no, który był takim przykładem, stymulatorem, w pewnym sensie można powiedzieć nawet, że mistrzem. Pierwszym szokiem, jak człowiek zdaje na uczelnię, to jest to, że widzi wokół siebie mnóstwo rywali, to znaczy mnóstwo indywidualności, które zaczynają z nim konkurować. Potem zrozumiałem, że wartością studiów na akademii jest walka o własną indywidualność w gruncie rzeczy, o to, żeby się odróżnić od innych, zbudować siebie w taki sposób, żeby być właśnie innym niż koledzy czy koleżanki. Przechodziłem kilka okresów od takiego malowania realistycznego w pracowni malarskiej poprzez taki zupełnie abstrakcyjny okres, aż do momentu, kiedy właściwie wyprowadziłem się z akademii. I rozpocząłem od jakiegoś takiego punktu zero, to znaczy zostawiłem wszystko za sobą, to co do tej pory robiłem i zacząłem malować coś zupełnie innego. Nawet technika była inna, bo wykorzystywałem wtedy takie emalie olejne, czarne, na które ruszyłem dosyć ostry kolor i wytworzyłem taki specyficzny, dziwny jakby świat, taki niesłychanie geometryczny, organiczny, bardzo taki histeryczny. Ale ten okres też się skończył jakoś, znaczy poczułem się tym wyczerpany, takim wymyślaniem, zmyślaniem, pewnym rodzajem takiego surrealizmu, jakiegoś takiego klimatu dosyć duszącego. Zacząłem się po prostu interesować konkretami, swoim otoczeniem, swoim życiem, swoimi znajomymi. Do tego mi niezwykle przydatny okazał się aparat fotograficzny. Robiłem wtedy setki, dziesiątki zdjęć w bardzo różnych sytuacjach i powolutku zacząłem przekształcać ten okres taki wymyślania i fantazjowania właściwie w sceny dużo bardziej takie, też one były kreowane jakoś, ale były bardzo realistyczne. Zaczęli się na tych obrazach pojawiać konkretni ludzie.
To miejsce zawsze mnie fascynuje i jest w tym dla mnie coś dosyć takiego niepokojącego i tajemniczego. Namalowałem tutaj obraz, nawet chyba dwa obrazy. Jest tutaj coś takiego w tej ciemnej wodzie bardzo i w tych wystających konarach, które mają takie dziwne jakieś ekspresyjne kształty, znaczą właściwie nie wiadomo co, ale są bardzo takie dynamiczne. To jakoś zawsze mnie inspirowało i fotografowałem to miejsce o różnym czasie. Różne się tutaj działy rzeczy. No trwało to oczywiście tylko do pewnego czasu. Potem taką jednak ogromnie ważną cezurą w moim życiu było wprowadzenie stanu wojennego. Tym bardziej, że to się łączyło z przeniesieniem mojej osoby z Saskiej Kępy w samo centrum Warszawy. I moje malarstwo też się zmieniło. Wtedy zacząłem czerpać z takiej atmosfery o wiele bardziej obiektywnej. Takiej. Poza tym klimaty osobiste dużo bardziej się zobiektywizowały. To znaczy zacząłem też studiować taką sferę jakby taką dziwnie miejską z tą aurą rozpadu, bo wtedy rzeczywiście Polska naprawdę się rozpadała. Jeden z moich najlepszych obrazów z tamtego okresu nazywał się Rozpad wręcz. A jednocześnie malowałem jak gdyby drugi nurt ludzi, którzy żyli w tej aurze, w takich zamkniętych wtedy domach, wtedy życie społeczne i towarzyskie było czymś absolutnie fenomenalnym, ponieważ ludzie naprawdę wtedy się spotykali, rozmawiali ze sobą. Na przykład te krzyże kwietne, które wtedy ludzie układali, zbierali się wokół nich, to był taki jakby eksterytorialny świat trochę z różnymi obrzędami i bardzo ciekawą sferą wizualną, którą na paru obrazach starałem się przekazać. Potem jak gdyby przyszły nowe czasy i ja postanowiłem jak gdyby też zaczerpnąć oddechu i troszkę tego przykładem jest ten obraz, który jest za moimi plecami w tej chwili, który tutaj wisi. Ja wszedłem w pewien świat, w pewne przyjaźnie, w obserwacje jak gdyby moich przyjaciół, ich dzieci i tak dalej. Pojawiły się dzieci na moich obrazach. To też świadczyło jak gdyby o moim dojrzewaniu, że ja już byłem o wiele bardziej dorosłym człowiekiem i miałem o wiele większy dystans do świata, do innych ludzi, również do własnych obrazów. Nie maluję już tak łatwo jak kiedyś, kiedy obraz powstawał powiedzmy w ciągu kilku tygodni czy miesiąca i był absolutnie zamknięty. W tej chwili te obrazy w zasadzie są otwarte. Nawet ten obraz, który tu wisi za mną, jest takim obrazem, który chętnie jeszcze bym dotknął paroma pociągnięciami pędzla, jak gdyby. Często tak bywa, że człowiek jest zadowolony tylko przez kilka chwil, ma takie momenty olśnienia czy taki rodzaj ekstazy, że coś się udało, a potem jak gdyby chce już robić coś kolejnego, myśli, że zrobi to jeszcze lepiej, że jakoś wyrazi pewne fascynacje w lepszy, ciekawszy sposób. Tak często wygląda życie malarza.